Musimy dawać szybciej, bo nas gonią, Boże chłop. No to dawaj szybciej, no biegnij, no. Przyspieszaj, gość ucieka, no. Biegnę. Strzelaj, Boże, strzelaj. No ale strzelaj, co się odwróć, jest za nami, debil. Strzelaj szybciej, nie no, no uciekaj, co? Strzelaj, debil. To ten był już łatwiejsza droga, bo wiesz, no ja... Po co skaczesz po mostach? No chodź szybciej. Dobra, dawaj, schowajmy się. Musimy się jakoś schować, nie mogę nas zobaczyć. Chowaj się. Dobra, no szybciej, przesuwaj. Chowaj, no nas cały czas widać, no nam. No. Chcesz się chować i cicho bądź. Jak się chować, to nawet być cicho. No, no tak, gruby ja to... No to idziemy stąd, czemu stoimy? Dobra, szybciej się chować, biegnie, no Boże. Nie, no dobra, mieliśmy jakiegoś gościa, okej? I o tym, dobra, ty wszystko spieprzyłeś, po co do niego gadałeś, że jesteś z policji? Nie jesteśmy z policji. Ja wszystko spieprzyłem, chłopie, co to był element grozy, okej? Okay? Element grozy, że jesteś z policji? Tak, chłopie. Tak, że jesteś z policji. O, jedzie, no. Fajno, no, nie, uciekamy, dawaj, spieprzamy, są szybciej. No. Szybciej, no, chłopie, no. Chłopie. Dawaj szybciej do środka, tutaj jest. Dobra, jeszcze trochę postrzałam. Szotnik, dobra, strzelaj. Szotnik, idziemy stąd, dobra, szybko. Dobra, szybko. Dawaj, do tego kamienia, no, które zaparkowali, szybko wsiadam. Dobra, ale ja kieruję. Nie, ja kieruję, wsiadam. Dobra, wysiądź, co ciężki jest. Dobra, Boże, płynę gdzieś. Kurde, ciężki, kurde. Tak, ciężki. Ogólnie, tam idę, musimy przyspieszyć. Ten gość cały czas nam ucieka, nie wiem, gdzie on jest. Dobra, wiadę tu. Jestem z policji, to jest element zastraszenia, bo... Policji, trajerze, złapię cię. No Miedzer, ja go już nawet nie widzę. Ten kadilak jest za wolny, musimy jakieś turbo lub sobie. O Jezu! Miedzer, nie uwierzysz. Prawie zginąłem. O Jezu, za dużo strzelają. Boże, strzelają za dużo. O matko. O, dobra. Siadają za dużo. O. Kurde, za drzemie muszę się chować. Popić podobnie. Nie, to nie jest smutne. No nie wytrzymał z niej. Strzelaj mocniej, mocniej strzela. No mocno, faj, strzelaj. Faj, faj. Co i to było, miałem spokojna akcja ochrony gościa. Skubany wleciał na dach, Miedzier, nie umiem skakać po wieżowcach. Jak ja mam tam skoczyć? Jakbyś po mnie przyjechał, to bym ci pomógł, ale nie, nie przyjechałeś. No dobra, jakoś spróbuję. Dobra, nie wiem gdzie on jest, Miedzier. Pojedźmy, weźmy samochodem, może skoczmy, co? Wracamy do samochodu. Dobra, idę, ale i przyszedłem szybciej, jakbyś mi przyjechał. Dawaj szybciej, wsiadaj, no jedziemy. Dobra, lecimy! Ale zasuwamy. Lewy, nie tak szybko! Dobra, jedziemy, byczku. A, nie daj mnie, przestań, Jezus, boję się, nie wiem. Przestań strzelać, łuski we mnie wpadają. Yo, SMG. To masz ty strzelał. No strzelaj! Strzelaj, no! Dobra, nie, to nie. Czekaj, no to wyleciało mi z ręki. Jeden, elo. Co on robi? Czemu on rzuca? Co on robi? O, przyjechałeś po mnie. Dobra, dobra, dawaj, jedziemy. Ale stój! Co jest? Nie wytrzymam tego zastrzyku emocji. Strzelałem się, kurna, w gacie. Wow, i dlatego kazałeś mi się zatrzymać? Nie będę w ostrzonych gaciach łaził, kurwa. Nie no, spoko, straciliśmy na tą całą akcję. Po co my tu przyjechaliśmy? No, by złapać na ego. Tak, ale ty się zestrałeś w gacie w swoim dupskim. No, odwróć się, gacie ściągam. Jezus. Dobra. Tutaj. Guzik. Lewy. Co? Wtarłem się spodniami. Nie mam spodni. A gdzie one są, kurde? Spodniami. Wtarłem dupę. A potem rzuciłem do morza. Ej, gdzie mi tu z gołym dupskim siadasz teraz? No nic nie zrobię, kurde, no. Za dużo emocji. O matko, o Jezu. Och, kurde, po... Weź, już się zamknij, jedziemy. Straciliśmy akcję. Trochę słabo, nie powiem. Ale miał ochronić klienta, a przy okazji pomóc policji w złapaniu na jego.
Ale dobra, no nic. Dziękuję za chęć i możecie wracać do Nowego Jorku. Ja proszę pana jeszcze raz przepraszam. No powiedzmy, że rozumiem. Dobra, to dziękujemy za współpracę, my już będziemy znikać. Dobra, została nam jeszcze 2 godziny do samolotu, więc możemy się pobawić i przy okazji znaleźć jakieś spodnie. To co, pobawmy się, zobaczmy co w tym Miami jest ciekawego. Szkoda, że nie złapaliśmy tego na jego. Korć mnie, by go zabić. No gdyby wiesz, nie twoje te obszczymujce. Dobra, ciśnij klochę, każdemu może... No, każdemu, ja. Ale nie przy takiej akcji. W ogóle ten Dany z ochrona VIP Plus, nie? Gość mi dostał darmo jednego wielkiego diamenta. Dany Gorbi? Ta, ten. W ogóle śmieszne jest to, że wcześniej byłeś złodziejem i to ja musiałem chronić ciebie, a teraz jesteś jednym z najlepszych ochroniarzy w El Corku. Ta, ale brakuje mi naszego duo. Śmiesz się chociaż. No, a ta misja? Ta, ale i tak większość robiliśmy oddział. W sumie ta. Ogarnijmy jakąś ochronę exclusive, gdzie nasze duo będzie ochraniać jakiegoś debila. Ej, to jest dobry plan. Och, przepraszam, to pewnie pistolet. He? Spokojnie, Elkort, mam zezwolenie. O, przepraszam, to też pewnie pistolet. No, znaczy bronię. No, tutaj jakieś takie... No, tutaj rakieta. Rakietnica, minigun. Serio? Łapie, ile ty tego masz? Tutaj to, to... Dobra, wie pan, chyba wszystko. Dobra, idę. Dobra, biorę broń i idziemy. Kupię sobie jakąś pamiątkę. Nie, po co? Tak w ogóle zapomniałem walizki z hotelu. O nie, nie, nie wracamy się. Ale nie mówiłem, żeby się wracać. Włącz tryb samolotowy. A mnie świruj. Ja włączyłem 2 razy, no dla pewności. Po co? No chcę mieć pewność, że z samolotu nie wylecę. A, tak, bo tryb samolotowy oznacza, że telefon zacznie latać. A to dobre, międziar. Haha, i tu cię mam, sam ten żart wymyśliłem. Nie no, z tym przesada. Ja go wymyśliłem, bo pierwszy go powiedziałem. Ale ja go miałem od dawna w myślach. No i co ja go pierwszy powiedziałem na głos? Też co mogę powiedzieć, że miałem go wcześniej w myślach niż ty. Ale ja już mam go przed urodzeniem. Przed urodzeniem przygotowałeś sobie żart na okazję? No. Ja jeszcze wcześniej przed urodzeniem niż ty. Naprawdę mogę u ciebie przenocować? Tak, spoko, jasne. O, dzięki, dzięki. Naprawdę, nie ma problemu. Co to było? Jezu, to było, chłopie. Nie wiem, co to było. Ale ktoś strzelił. Ktoś tu strzelił. No, ktoś tu strzelił. Aksar nam wszedł, tak, że nam wszedł. O Jezu, to tam do domu wszedł. Co my robimy? No nie. Dobra, dawaj, musimy tam pójść, chodź. No, Boże, lewy gangsterzy. Mamy gangstera w domu. Szybciej, dawaj. Dobra. Dobra, słuchaj, ty idziesz pierwszy. Nie, jeszcze mnie zobaczysz przez okno, ja nie chcę, ja się boję. No, nie, ty idziesz pierwszy, bo jak no, mnie zobaczy, to umrę. Jak u mnie, to rób co ci każę. No, dobra, wiesz, tu już idę, no, dobra. To idź, dawaj. Dawaj, międziar. No. Leci się, międziar, leci. Okay. Lecę. Kocham cię, dajesz, dawaj. Dobra, teraz ty lewy. Dobra, idę. Ja. Dawaj. O Boże. Lewy, nie uda. Dobra, idziemy dalej. Chodź. Uwaga, Chowańsko. Dobra, i teraz Chowańsko! Chowańsko dalej! Chowańsko w trawce! W trawce! W trawce! Dawaj za drzwi! Dobra. Chowańsko za drzwi! Dobra, patrz, dobra. Idziemy na górę i ty idziesz tam sobie na górę, a ja tu za tobą. Co? Jak to ja? Nie! No, ja byłem tam wcześniej! Ja nie będę! Teraz ty! Nie! No, tak! No nie wiem! Nie zazwolisz! Dobra, jestem lepszy, idę! Dobra, idź! Chłopie, ty dalej masz niewytartych tych spodni! W gównie są całe! Dobra. Dobra. Patrz, widzisz, idziemy tam. Ukrywaj, wiesz, że ten zabójca jest zabójczy? No, on naprawdę zabija go ultra madafaka. No, strzela. Jezus, Boże, daj, strzela. Dobra, będzie dobrze. Tak, będzie dobrze. Dobrze, dawaj. Dobra. Dobra, Miedzia. Wykopię dziurę i wchodzimy do środka, okej?
Dobra, dobra, wykopaj. Zrobię dwie dziury. Dobra, rób dziury. Druga dobra. Trzecia dziura. Dobra. Czwarta dziura. Ej, ale. Czwarta dziura. I potrzebna. Siódma dziura. Ej. Dobra ekipa, wbijamy. Dobra. Po schodach. Po schodach tam. Tak, dobra, schody. Zabójcę. Zabijamy zabójcę, zabijamy. Zabijamy. Tak, dobra. Wbijamy, uwaga. Chodź, zabójca! Ala! Lewy, międziar! Ala! Ty strzelałaś? Co? Nie, uciekałam, strzelałam w zabójcy, który mnie gonił. Zobaczyłam twój dom i weszłam tu. No ale ktoś tu w środku strzelał. No ja, bo cały czas mi się klikał przycisk. Co? Porobiłaś dziury w ścianach? Tak, prawie mnie ten typ zabił. Cały dom do remontu. No ale ja prawie zginęłam. Boże, ile dziur mam w ścianach. A ja prawie zginęłam, wiesz? Boże. No halo, no prawie zginęłam. Lewy, no ja ci tak współczuję, nie? Przecież to się rok będzie robić. Boże. No prawie zginęłam. Tak, Alu, słyszymy. Lewy, ile tej roboty będziesz miał, no naprawdę. Ale dobra, czemu on w siebie strzelał? No takie zadanie w The Crew miało. Markus Lukrum Rumpała Podolski Gonzales. Największy dealer jednego z gangów w Nowym... Handluje, czym popadnie, podobno kiedyś sprzedawał coś międziarowi. Radnie, zabija, morduje, nienawidzi ludzi. Choć jest świetnym dowódcą. Praktycznie wszystko, stąd taki bogaty. Najbardziej podstępna osoba w Nowym Jorku. Bo z gangu, którego złapaliście przy ostatniej misji. Jest niebezpieczny, wszyscy się go boją. Dlatego ma tak poddany gang. Zabijają bez litości. Nie ma problemu z zabijaniem swoich, kiedy zrobią coś źle. Dlatego jego gang jest praktycznie idealny. Umieją wszystko, naprawdę wszystko. Wyszkolił ich. Jego zadanie w The Crew miałam go... No wbiłam na jakiś wieżowiec i zaczęłam go obserwować. Obserwowałam go przez jakieś 30 minut. Stał przy swoich skrzynkach i coś robił. Stwierdziłam, że sobie do niego podejdę. No i w końcu skoczyłam do niego na dół. Stój, The Crew! O matko! I tak uciekając, trafiłam tu, wziąłam broń z twojego magazynu i go zabiłam. Całe gangi mnie szukają, a jutro muszę dojechać do Amsterdamu na akcję w sądzie w związku z The Crew. Chcesz, nie wiem, żebyśmy cię ochronili i pomogli nam dojechać? No, no nie będzie tak pajacu. Co? Sorry, Gimper. Czyli co, chcesz dojechać, żebyśmy ci pomogli, tak? Tak. Nie no, to jest taka sama sytuacja, jak ty mnie chroniłeś, lewy. Tak, dlatego teraz będzie łatwiej, bo wiemy czego nie robić, by się tak nie stało jak poprzednio. Przez co droga będzie idealna. I w sumie byłoby tu akcja ekskluzyw, o której gadaliśmy. Nie no, chętnie ci pomożemy. Tak? Dzięki. To co, jutro 10 jedziemy? Jak słońce, siema. Nie tak się tego użyłem. O, rano. Ojej, nie, się chcę tylko... Proszę, jeszcze trochę, proszę, 5 minut, no 5 minutek tylko. 5. No gdzie? O, ale pięknie, to... Kurde, ładnie to wygląda. Nowy dzień! Ale piękne widoki! Nowy dzień. Dobre, snu brany. Co do kuchni? Kurde, no kuchni nie ma. Gdzie jest kuchnia? Teraz będzie bam dla cię, kurde. O, piękny bepsztyk ugotowany na cieńcie z drobinkami orzechów. Marmolady. Marmolady. Coś na nowe. No, jakby. To. Tutaj sobie. A tu trawkę zniszczymy. A tu trawkę, a tu trawkę. I tu. I tu mamy traweczkę. I tu. Bo i tu mamy trawkę. O, tu mamy. Boże, no, za daleko przecinasz tą trawę. Chłopie, no. Łapko. To mam ci kłapko. No, krócej! Nie, no za długo teraz, no... Boże, coś chłopiec... Coś ci nie przeszkadza. Chłopiec, dobra, zabijesz tą trawę, zepsujesz... Cijaj to! Dobra, to co, idziemy? Chłop ma jakieś problemy z ogródkiem. To jest mój ogródek, coś ci nie przeszkadza, to sobie zrób swój. No brzydką trawę. Dobra, zamknij mordę. Co? Idziemy? Ta. No dobra, to co, ruszamy? Ta.
Tylko jakby jedziemy do sądu. Międzier, załóż coś porządniejszego. Ale niby co? O, ja mam pomysł. Nie. Nie, tylko, tylko spróbuj. Dobra, a więc jesteś gotowy na zobaczenie najlepszego, najsuper bardziej tajnego stroju agenta. Największy, ma profesję, umie zabijać, jest przekozakiem, robi naprawdę genialne rzeczy. Najlepszy agent. Przedstawiam ci... ciebie. Boże, dlaczego ja się to dałem w to założyć, no? Boże, no, jakie to okropne. Jezus. Wyglądam okropnie. Najlepszy agent. Agent z klasą. Super ochroniarz. Wszyscy się go boją. Atakuje, zabija, morduje, atakuje. Ma klasę. Dobra, lewy wszyscy. Mogli już się zobaczyć w tym lustrze. Idź, gwiazdo. Dobra, idę, idę. I jak? Za nim. I ja. Lewnie. Dobra, się cicho. Ostatnio przez ten garnitur się pokłóciliśmy, a potem rozpaczony chodziłeś po mieście i tak go miałeś założony. No bo zapomniałem go zdjąć, chciałem się płakać. Jak, jedziemy? Jak słońce. Nie tak się tego używa. Czekajcie, pójdę coś kupić do jedzenia. Uważaj. Co? Ostatnio jak muszę kupić do jedzenia, całe wojsko się zebrało. Co? Nieważne. W poprzedniej części się tak działo. Dziwne, zamknięte. No dobra, coś się zrobi. Ta, ty jesteś z zawodu kucharzem. Tak, jestem kucharzem. Umiem zrobić sałatkę. I coś się wykombinuje. To co dzisiaj gotujesz, lewonierze? A daj chwilę. Dawaj, lewonierze, lub sałatka. Sałatunia, dawaj, dawaj. Lewy! O! Mam, zrobiłem sałatkę. Strawy. I Japon. Lewy, co ty zrobiłeś? Co z naszym samochodem? No, nie działa. Do dziury wpadłem. Teraz. Szefie, znów ten sam problem, co przy starej akcji ze starym bossem. Co takiego? Ci, co go zabili, ochraniają teraz tę, co zabiła nam członka. Dobrze, zatem zabijcie i ją, i ich. Znowu? Ostatnio się nie udało. Zginął boss. To teraz się uda. Unikajcie tych samych błędów, wiecie jak to było ostatnio. Okej, okay, powiadomię zabójców. Daj też po 70 kafli za głowę każdej z trójki. Okej, okay, jasne. Tym razem ich zabijemy. Nie no, świetnie. Dzieje się dosłownie to samo co wtedy. Zaraz Lewy nagle znajdzie swój port pod motorówek. Oczywiście. O czym wy w ogóle gadacie? Po prostu ostatnio mieliśmy dosłownie taką samą sytuację i teraz znowu dzieje się to samo. Czyli ostatnio też przy restauracji zepsuło wam się auto? Może niekoniecznie, przy restauracji, ale ta. I łaziliśmy trochę, ja opowiadałem o moim rozstaniu z szamanem, a potem doszliśmy do motorówki. Lewego. O, może znowu coś opowiem. Nie, Międziar, powtarzanie tego samego żartu nie jest śmieszne, tak jak powtarzanie tej samej akcji, tej samej sytuacji. A oglądanie tego samego filmu po raz drugi jest? Nie, bo tym razem nie znajdziemy motorówki. A... co? Kościoła chcesz jechać, debilu? Nie, ale to mój prywatny kościół i jest tam karawan. Po co ci prywatny kościół? To coś dziwnego? U mnie cała rodzina, wszyscy przodcy mieli prywatny kościół. Nie, z takimi debilami musisz opracować. I co, wy się tam sami modlić? Jestem tylko ja i mój Bóg. No, dobra, spoko. W sypialni też jestem tylko ja i szan. Oto on, karawan. Chodź, zapraszam do środka. Aha. Ba! Ej, jeszcze działa! Nie czujecie jakiegoś smrodu? Prócz lewego, wszystko banga.
bo wydaje mi się, że w tej trumnie... Jezu! To jest... nieżywy... mój stary! Co? No, stary, no. Cześć, stary. Dobra, nie ma trumny, możemy jechać. Kurde. Co? Już nie jedzie, no. Nie, naprawdę nie wiesz, czemu on już nie jedzie? No nie wiem, no przestał jechać. No znajdźmy już jakiegoś stopa czy coś. A, znajdźmy. My to nic nie znajdziemy, że jest, nic nie ma, to jest autostrada. To nic na tej drodze nie jeździ, no. Co to jest za autostrada? To nie wiem, co robimy. Ej, a może tamtych się zapytamy? O, dzień dobry, przepraszam, mają państwo może auto? Jak chodzę? A, gadają chyba po włosku. English, coś? So, amigo italiano! Zna ktoś z was włoski? Hiszpański tylko. Espanol? Solo italiano! O, ja znam włoski. Ayo manakina, dariavo ali w Amsterdame. Stamdamo ali avnuli, alla familia festa. Oh, fantastico, potremo angare por i signori. Certo, ne son problema, solo noi con te i maro, non ti dispace? Certo, no. Aha. I co? Podwiozę nas do Amsterdamu. Jadą do rodziny na imprezkę. No to świetnie. A gdzie jest ich samochód? Por favore, entra. A, mówili, że będą śpiewać. La vemma fa, faceme ce le mo, camo c'aveme tempo e domani mattine no. Bevi compare, se no ti ammazzerò. Compare non m'ammazzare, che tutto lo verrò. E bevilo tutto, 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 e bevilo piano, piano, piano. E bevilo tutto, 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 e bevilo piano, piano. Se l'è bevuto tutto e non gli ha fatto male, l'acqua fa male, lo vedi ci fa campare. Se l'è bevuto tutto e non gli ha fatto male, l'acqua fa male, lo vedi ci fa campare. Amica, amico, amico. To. Amigo. Do widzenia, cześć, cześć. Amigo. A, co wspaniała godzinka. Godzinka? To było 8 godzin jazdy! Całe 8 godzin śpiewali jedną z piosenkę. Ale jaką fajną. Ja zaśpiewam, bym ją tu zrobił. Cicho bądź. Po prostu... no po prostu no. Dobra, chodźmy już na tą rozprawę. Ej, wiecie co? W sumie to mam coś do załatwienia tu. Idźcie, ja do was przyjdę jak skończycie. A co robisz? Niespodziankę, nie możesz wiedzieć. O, fajnie, że o to dbasz w sumie, wiesz. No, tam dojdę do was, iście. Dobra, no to chodź, to tam rób tą niespodziankę, idzie, ale już czekamy. No dobra, to idziemy. Just because you left and said goodbye, do you think that I will sit and cry? Dzień dobry, czołem, witamy, jesteśmy, no, to zacznijmy. No dobrze, no to zaczynamy rozprawę, która będzie dotyczyła zniszczeń po wojnie do klubu w Nowym Jorku. To jest not. Darling, I would rather. Nie no, znowu ją porwali, znowu kogoś porwali. Boże. Dzień dobry. Ja poproszę picie. Picie co?
ktoś się zbudził. Nie wiem, szok, popadnie się na jakieś fajne karty. Znowu ktoś mi się porywa, znowu chyba się strzelają. Pomogę. Biały trak, porwał ją. Pojechał gdzieś w tamtą stronę. Musimy. No to dobra, złapmy ją. Tak, jakieś auto przygotujmy. Podpłynąć tam motorówkami. No dobra, no to jedziemy. Chyba przegram, a... Uuu, dzięki, lewy. Dobra, szukaj, ale zaraz dojdę. Wow, wow, wow. Puszczaj, puszczaj mnie, chłopie, chłopie. Mam lepszą.
pomysł. Aikido! Co? Cześć, załatwiłem tego typa. Co powiedziałeś? Nie znam chińskiego. No, załatwiłem typa, no. Dobra, po co mówisz do mnie po chińsku? Użyłem te miki. Dzihaj! Nie ma ich, uciekli. O ja. Spieprzyli motorówką. Koniem do Mediolanu. Cześć, dostałem SMS-y. Do Mediolanu płyną. A ten jacht również płynie do Mediolanu. No to spoko, poczekamy sobie. No i jak już dopłyniemy, to załatwimy, pokombinujemy dalej. To co? To ja proponuję zjeść suchą rybę z mokrym chlebem. Dobra, mokry chleb jest zawsze dobry. Myślałeś kiedyś, że sytuacja w Amsterdamie się jeszcze powtórzy? Nie, znowu byliśmy razem w Amsterdamie i psuło. Tak, ale znowu jako duo musimy to wszystko naprawiać. Czemu nam się akurat to trafia? Wiesz, misja ekskluzyw. Przestają podobać mi się te misy. Tego typu? Owszem. Skąd się wzięło u ciebie to, że zostaniesz ochroniarzem? Pracowałem w takim gównie. Pierwszy kontrakt, miałem dowieźć jakiegoś dzbana do New Jersey. Myślałem, że wszystko obejdzie się bez szkód, ale nagle tego gościa chciał schwytać Interpol. Musiałem go ochronić i spodobało mi się to. Po całym bajglu, jaki zrobiłem w The Crew, stworzyłem El Corpa. Pierwsze, co mi przyszło na myśl? Ochroniarze. Ja nigdy o tym nie myślałem. Jak dołączyłem do The Crew po znajomości, to miała być chwilowa przygoda. Skończyło się na tym, że dalej tu jestem. I mi też się to podoba. Ale nigdy więcej nie powtarzajmy takiej akcji. Nie no, powtórzmy. No i co, nazwiemy to El Corp Bodyguards 5? Czemu nie? Znowu sobie kogoś do Amsterdamu zawieziemy, porobimy problemy, odkręcimy to i tyle. Pomyślimy. Dobra, tu przeczekamy, to jest nasza kryjówka na razie. Dobra, chodźmy. No, tak. Tak, nie mogę. Kupiłem tą kryjówkę kiedyś, jak miałem akcję w Mediolanie i tak tu została, nie? No, ładnie. Aha, SMS. Przygotujcie kasę, współrzędne wysyłam. Coś grubszego? Tak, coś grubszego, jedziemy. Ha, gruba sprawa, prawda? Tak, jak dają. Mięsista. O kurde, są. Dobra, zróbmy to profesjonalnie. Trzymano? No proszę, jesteście. Tak, przyszliśmy po to, co nasze. Ale najpierw kasa. Ile? Jak najwięcej. Daj. Proszę, kasa. Milion. Będzie zabawa. No, gdzie ona? Chwilunia, przecież się nie ugadaliśmy, że ona tu będzie. Strzelam. Spokojnie. Dobra, lubię, strzelaj, tak? Dawaj. No to strzelam. Tak, strzelaj, no strzelam. No okej, okay, no to strzelam. Zrobię pifa. No to strzelam. No, strzelamy. Pifa w nich, no shotting. Strzela. Będzie shotting. Tak, shotting strzela, no. Strzelamy? Tak, strzelamy. Dobra, shotting. Strzelamy. Tak, strzelamy. Serio strzelamy?
zwalę cię. Singubu rachula! Przyłynę szmolą mu do gry! Lud, zwalę cię! To jest znaczy po chińsku oczywiście, bo... Wiesz... Odzliczę cię, śmato! Jestem po prostu lepszy, bo ja mam, znam techniki Shunzhu. Shunzhu, wiesz, to jest taka technika walki, biety. O kurde, przyszła Han Shihu! Dobra, super evacuation! Moje techniki, shuo! Shudu! Shudowa! Shum! Shum! Strzelu, strzelu! O, na przykład szanko szmaty! Dobra, spadł, spadł! Spadł, spadł, szybko biegnę! Pociąg, pociąg! Na misji, przepraszam, w jakiej prędkości ten pociąg jeździ? Zawrotna prędkość 19 000 km na godzinę. Super szybry dach. Ściany zrobione z równoległego piasku sandstone. Ściana zrobiona czerwona, pomalowana przez Shilong. I najlepsze, podłoga zrobiona z białego Hankyu oraz połączonego ryżu z piaskiem. O chłopie, zamykaj te drzwi, zamykaj, zamykaj, zamykaj! No jedź pan już. No ruszaj szybciej, no, podobno ma zawrotna. Rozwalę te drzwi. Panią, mam drzwi te rozwalę, twoje drzwi. Nie, panie, nie. Pożegnaj się ze swoimi szybami. Nie, nie, twoje szyby, panie, nie. Pożegnaj się. To koniec, Boże. Wsiadaj, nie jedziemy. Dobra, otwieraj swoje szyby, byku. Czyli. Dobra, my jedziemy, panie. Szybko. Jedziemy. Gdzie jedziemy? Mam jest kurzenne, wiem gdzie jest, zasuwamy. Ale co to za samochód? Nie mam pojęcia, ukradłem go, jak tym się jeździ? No tam kieruj, lewo, prawo. Uważaj, wjedziemy w tir! Co nie widziałeś, że to jest tir? Zamknij mordę. Zabijemy, zamordujemy. Mordinio, Martinio. Urwie. Mordunio, mordunio. Zabij. Tak. Oh yeah. A co jest? Rozwiążcie mnie! Urwie mi je nogi. O da, zabierzemy palce. Ta, ogryziemy uszy. Odgryziemy język. Ta, język. A potem ty zabierzesz oczodoły nosowe. Ta. No i co, lampeciaru, teraz cię zabijemy. Co? Ty frajer. To był prank, bro. No, i to prank, bro. Ale się obstrała. Ta, Ala, znaleźliśmy cię. Koniec misji. Koniec. I już nigdy takich samych misji. I co, już nie będziemy robić Elkrum Podcast 5? Co, znowu będziemy wracać do Amsterdam? Nie chcę już wracać do Amsterdam. Tyle razy tam byliśmy. No ale fajnie. Nie, to już będzie nudne. Zresztą razem się zgodziliśmy. Nudne jest oglądanie cały czas tego samego filmu. Co? To jest fajnie będzie. Co, będziemy robić piętą część? Tak. To ja mam rubaka. Nobody gets out alive. Life is a highway with mountains mighty high.